skupcie swoją uwagę na festiwalu Explory. To naprawdę znakomite wydarzenie, które rozpala wyobraźnię młodych innowatorów. W naszym regionie to wydarzenie gości już po raz piąty i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Dzięki temu wydarzeniu udaje nam się wśród naszej młodzieży odkrywać wybitne talenty. Naprawdę warto uczestniczyć w festiwalu Explory. Szanowni państwo, w trakcie tego krótkiego mini wykładu chciałbym opowiedzieć, czym są dla nas polarne lodowce i dlaczego my jako polacy aż tak bardzo się nimi interesujemy. Słowem wstępu, zanim przejdę do treści wykładu, chciałbym powiedzieć, że tydzień temu wróciliśmy z naszej wyprawy polarnej na Spitsbergen. Bardzo ciężko było nam patrzeć, jak, w jak dramatycznym tempie zachodzą te zmiany krajobrazu, zmiany lodowców, które badamy. Ale przygotowując ten wykład, zdałem sobie sprawę, że równie ciężko będzie opowiedzieć o tym wszystkim w 10 minut. Wykład chciałbym zacząć od takiego zdjęcia wykonanego z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zdjęcie to przedstawia maskotkę Ziemię na tle naszej prawdziwej Ziemi. I na tym zdjęciu widzimy tę cechę naszej planety, która jest dla nas tak oczywista i intuicyjna, że być może nawet nie przychodzi nam do głowy na pierwszą, na pierwszą myśl. Chodzi tutaj o to, że nazywamy Ziemię błękitną planetą, co może nam sugerować, że tej wody na naszej planecie jest bardzo dużo. Również jeśli przyjrzymy się liczbom opisującym pokrycie terenu naszej planety. Możemy dojść do takich samych wniosków. Ponad 70% powierzchni naszej planety pokry pokrywają oceany, natomiast niespełna 30% jest pokryte przez ląd. Musimy jednak pamiętać, że ta woda, która jest zgromadzona na naszej planecie, pokrywa ją jedynie za pomocą takiej cienkiej warstewki. Jeśli całą tę wodę, która występuje na naszej planecie, również tę wodę zgromadzoną w lodowcach, zgromadzilibyśmy do postaci takiej kuli, no to prezentowałoby się to tak jak na, na slajdzie. Promień Przybliżony przeciętny promień Ziemi znamy, jest to niespełna 6400 km, natomiast cała woda, która występuje na naszej planecie, zebrana w kule, miałaby promień niespełna 700 km. Jeśli wydaje nam się, że to nadal jest dużo, to musimy pamiętać, że spośród wszystkich zasobów hydrosfery aż 97% to woda słona, a jedynie 3% stanowi woda słodka. Jeśli przyjrzymy się tym 3% i rozbijemy te 3% na kolejne elementy hydrosfery, to zobaczymy, że lód i wieloletni śnieg, czyli lodowce i wieloletni śnieg, gromadzą niespełna 70% tej wody. Czyli jest to już pierwszy argument przemawiający za tym, że tym lodowcom naprawdę warto się przyglądać. Zdecydowana większość lodu zgromadzonego na Ziemi znajduje się na Antarktydzie i w Arktyce. Ja dzisiaj skupię się przede wszystkim na Arktyce, ponieważ jest ona dla nas szczególnie ważna, mówiąc dla nas mam na myśli Europę i obszar naszego e, kraju. Arktyka jest ogromnym rezerwuarem wody słodkiej, jak już się e, przekonaliśmy. E, znamy m, ten schemat cyklu hydrologicznego i tutaj bardzo ważnym e, elementem oczywiście będzie e, woda zgromadzona w lodzie, śniegu i e, lodowcach. Dość powiedzieć, że gdyby m, Grenlandia, gdyby lądolód Grenlandii stopniał m, Całkowicie poziom oceanu światowego podniósłby się o około 7 metrów. Natomiast jak widzimy, Grenlandia, znaczna część Grenlandii znalazłaby się pod wodą. Kolejnym argumentem, dlaczego Arktyka dla nas jest tak ważna, to fakt, że stanowi ona taką naturalną tarczę chroniącą naszą planetę przed nadmiernym nagrzewaniem się i można to porównać przez analogię do tego, w jaki sposób się ubieramy w upalne słoneczne dni. Unikamy wówczas ubierania ciemnych ubrań, raczej, raczej zakładamy jakieś jasne, jasne przewiewne ubrania, podobnie jest z naszą planetą. Jeśli w regionach polarnych mamy dużo lodu, dużo tych jasnych elementów, to znaczna część promieniowania słonecznego jest od tej powierzchni odbita. Wraz z zanikaniem czy to pokrywy lodu morskiego, czy powierzchni lodowców, coraz więcej powierzchni naszej planety traci tę naturalną tarczę w postaci jasnych miejsc i coraz więcej promieniowania jest absorbowane przez naszą planetę. Kolejnym ważnym powodem, dla którego Arktyka jest dla nas tak ważna, to fakt, że Arktyka kształtuje pogodę praktycznie w całej Europie. To co się dzieje na północnym Atlantyku, to co się dzieje w Arktyce atlantyckiej ma ogromny wpływ na to, jak wygląda pogoda w Europie. Jeśli lodowce topnieją coraz bardziej intensywnie, to do prądów morskich, których układ oczywiście też znamy to do prądów morskich dostarczanych jest coraz, dostarczane jest coraz więcej słodkiej wody w postaci takich punktowych, ale intensywnych zastrzyków i to może zaburzać. Cyrkulację termohalinową, czyli tę właśnie cyrkulację związaną z prądami morskimi, które jak wiemy transportują bardzo duże ilości ciepła na obszarze całego globu. O tym, że Arktyka jest bardzo ważnym miejscem dla warunków pogodowych w Europie, wiemy już od dawna. I takim fajnym przykładem tego jest fakt, że Niemcy w trakcie II wojny światowej. Rozlokowali sieć stacji meteorologicznych, automatycznych stacji meteorologicznych, zarówno na lądzie, jak i na morzu, które w sposób automatyczny zbierały informacje o temperaturze, prędkości wiatru, o ciśnieniu atmosferycznym i drogą radiową, oczywiście szyfrem, wysyłały to do, do Berlina. Do tej pory zresztą uważa się, że funkcjonowanie tych stacji na morzu, tych niemieckich automatycznych stacji meteorologicznych na morzu, było jednym z większych osiągnięć technologicznych marynarki niemieckiej w trakcie II wojny światowej. Pomówmy chwilę o tym, dlaczego Polacy, czyli mieszkańcy kraju, który z lodowcami nie ma nic wspólnego od kilkunastu tysięcy lat, dlaczego Polacy tak bardzo angażują się w badania polarne. Pierwszą taką udokumentowaną wzmianką mówiącą o obecności Polaków w regionach polarnych była druga wyprawa Jamesa Cooka dookoła świata czyli lata 1772-1775. Ta wyprawa jako pierwsza przekroczyła południowe koło podbiegunowe, a na pokładzie statku tej wyprawy znajdowało się dwóch Polaków pochodzenia polsko-niemieckiego braci Forster pochodzących z okolic Gdańska. Takie typowo naukowe, typowo naukowa obecność Polaków w regionach polarnych czy w regionach zimnych związana jest z prowadzeniem badań naukowych na Syberii przez zesłańców politycznych w XIX wieku. Bardzo ważne lata dla, dla Polaków, jeśli chodzi o Obecność w regionach polarnych to zimowanie w Antarktydzie na statku Belgika. W tym zimowaniu brał udział dwóch Polaków: Henryk Karstowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. Po tej wyprawie Antoni Bolesław Dobrowolski opracował książkę pod tytułem Historia naturalna lodu i warto pamiętać, że był to pierwszy na świecie podręcznik do nauki o lodzie znajdującym się na naszej planecie. I to właściwie Antoni Bolesław Dobrowolski zdefiniował naukę, którą nazywamy dzisiaj kriosferą, czyli nauką zajmującą się właśnie lodem znajdującym się na naszej planecie. W latach 30. XX wieku odbył się szereg wypraw polarnych. W tym pierwsza polska wyprawa polarna na wyspę niedźwiedzią do archipelagu Svalbard, o którym jeszcze dzisiaj m, powiemy. I w następnych latach odbywały się również wyprawy na Grenlandię i e, na Svalbard. Bardzo ważną datą jest również rok 1957, kiedy w ramach trzeciego Międzynarodowego Roku geofizycznego ustanowiono polską stację polarną w Horsundzie. E, stacja ta funkcjonuje oczywiście do e, m, funkcjonuje po dziś dzień. Jest to jedyna polska całoroczna stacja w Arktyce. Dysponujemy jeszcze stacją polarną na Antarktydzie, również całoroczną. Z tą wyprawą z 1938 roku, związany jest, związany jest toruński Toruńska przygoda z, ze Spitsbergenem, czyli właśnie z największą wyspą arktycznego archipelagu Svalbard. Ponieważ ta wyprawa z 1938 roku operowała m.in. w regionie Kafejry, w regionie, w którym dzisiaj stoi nasza stacja polarna. No i tak jak powiedziałem, był to rok 1938. Wszyscy wiemy, co nastąpiło rok później co wybuch II wojny światowej oczywiście znacznie opóźnił opublikowanie wyników te, tych badań. W 1960 roku znany polski geomorfolog profesor Klimaszewski opublikował wyniki tych badań przeprowadzonych między innymi w regionie Kafejry pod tytułem Studia geomorfologiczne między Kongsfjordem i Engelsbuktą. I ta publikacja stanowiła taki przyczynek do wyprawy zorganizowanej przez toruńskich geografów wraz ze studentami geografii naszego Uniwersytetu w 1975 roku i wówczas pobudowana została stacja polarna na początku w postaci niewielkiego domku, natomiast obecnie po rozbudowie, po wielu modernizacjach Stacja prezentuje, się, stacja prezentuje się bardzo okazale jak na warunki arktyczne. Te dwa zdjęcia, które umieściłem tutaj na slajdzie, umyślnie, wciąż pod napisem Toruński skrawek ziemi w Arktyce, każą nam się zastanowić, czy to rzeczywiście jest nasz skrawek ziemi, bo musimy pamiętać, że jesteśmy tam tylko gośćmi. Obecność broni na tych zdjęciach wynika oczywiście z obecności niedźwiedzi polarnych które stanowią bardzo duże zagrożenie. Niestety w tym roku w trakcie odbywania przez nas kwarantanny w Longyearbyen, czyli w stolicy Svalbardu, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł, śmierć poniósł człowiek. Został on zaatakowany przez niedźwiedzia, dlatego właśnie ten toruński skrawek ziemi w Arktyce należy ująć w cudzysłów i pamiętać oczywiście, że jesteśmy tam jedynie gośćmi. Jak badamy lodowce, które znajdują się w okolicy naszej stacji? Współcześnie dysponujemy metodami bezpośrednimi i metodami pośrednimi. Oczywiście, metody bezpośrednie to są takie metody, które dają nam największą pewność wyników, największą dokładność tych wyników. I tutaj schemat pomiaru tego, w jaki sposób, jak szybko topnieje lodowiec, jest banalnie prosty. Na w tym schemacie po prawej stronie widzicie Państwo, tak zwaną tyczkę ablacyjną, która jest niczym innym jak kawałkiem aluminiowej rurki zatopionym na odpowiednią głębokość w lodzie. My przychodzimy dzisiaj na lodowiec, mierzymy tę tyczkę, ona wystaje 2,97 m, przychodzimy znowu za tydzień, ta tyczka wystaje 3,25 m, więc wiemy, że w tym okresie stopniało 28 cm lodu. Oczywiście te badania bezpośrednie związane są z e, całą logistyką, z zapewnieniem e, całej logistyki, mm, zarówno wyprawy, jak i już samego dotarcia e, na lodowiec. Więc my często, e, często e, żartujemy między sobą, że to są liczby, które wymagają największego, e, największego wysiłku, bo żeby iść po taką jedną wartość, e, żeby dostać taką jedną wartość należy przejść wiele, e, wiele kilometrów. No, i tutaj przykład takiej zawierconej, właśnie tyczki ablacyjnej. Tu przy okazji, na tej tyczce znajduje się aparatura do pomiaru temperatury, temperatury lodu. Oprócz tych badań bezpośrednich, których oczywiście jest całe multum, nie sposób ich, nie sposób ich omówić, ja wspomniałem tylko o tym najprostszym, najprostszym sposobie sprawdzania, w jaki sposób i jak szybko ten lodowiec topnieje. Oprócz tych badań bezpośrednich mamy badania pośrednie. No, i tutaj z pomocą przychodzą nam oczywiście coraz lepsze, coraz bardziej nowoczesne i coraz bardziej dokładne systemy satelitarne. I tutaj mamy taki przykład porównania jednego z największych lodowców w okolicach naszej stacji: lodowca Awacmarka, który uchodzi takim 40-50 metrowym klifem do Zatoki. Na podstawie zdjęcia lotniczego wykonanego przez Norwegów w 1966 roku, w roku 1990, 2002 i 2020. Te trzy ostatnie daty to są zdjęcia satelitarne, i rzeczywiście, nawet na e, tych zdjęciach, przyglądając się tym datom, widać, że e, to topnienie lodowców i ubytek masy tych lodowców, cofanie się ich czuł rzeczywiście przyspiesza. Porównajmy mm, chociażby zasięg z roku 66 i 90 e, oraz 2002 i 2020. E, jak widać e, te lodowce e, rzeczywiście mm, uciekają nam w zastraszającym e, tempie. I oprócz tego, że ma to dla nas taki wymiar, że mamy do nich coraz dalej, coraz dalej, bo musimy coraz więcej kilometrów przejść, żeby do nich dotrzeć, to ma to oczywiście również bardzo poważne implikacje dla naszej planety, o czym mam nadzieję udało mi się zasygnalizować. Dziękuję bardzo.